Pozdrawiam, a ty po, o kurwa, pozdrawiam, jak chyba najlepsze gra. Sever to bierze mi, kurwa. Wydawać by się mogło na papierze, że miał dużo cięższych rywali, czyli Ferrariego oraz Adriana Polaka. Wygrał tam te pojedynki. Wielu zawodowców go chwali. Jest trenowany przez Grzegorza Szulakowskiego. Wszyscy mówią, że ma największe zadatki na zawodowca w całym Fame MMA, żeby kiedyś zmienić karierę z bycia freakiem właśnie na profesjonalny sport. Pytanie, jak się zaprezentuje, bo jednak MMA to MMA, tutaj się wszystko może wydarzyć. Dokładnie, zwrot wydarzeń w MMA jest naprawdę niewiadomy, wszystko się może wydarzyć, dlatego kocham ten sport, bo nawet zawodnicy, którzy wygrywają kilka rund cały czas, są lepsi, pod koniec może zaważyć jeden cios i zmienić przebieg wydarzenia. Bracia chcą zabrać pasy do domu. Marcin Malczyński będzie walczył o pas, Dawid go broni. Team Olejnik albo Team Malczyński, róbcie spama. Bracia YouTube'owi, robimy spama, Team Malczyński albo Team Olejnik. Dawid Malczyński został wczoraj uderzony przez Olejnika, oczywiście otwartą ręką na ważeniu. Wcześniej to on uderzył go na konferencji, to był rewanż. Zobaczymy, czy teraz da się ponieść emocją, czy podejdzie do tego spokojnie. Ale patrząc na to, że w 10 sekund prawie znokautował Olejnika na parkingu, ta walka może się skończyć naprawdę szybko. I chyba wiemy, za kim jest publika. Grzegorz Szulakowski jest dobrą zmianą w jego narożniku, dobrą decyzją. Ten chłopak, kogo bierze pod skrzydła, naprawdę doprowadza do wysokich umiejętności. Stoi właśnie w narożniku, widać skupienie. Czy Olejnik przejdzie drogę od służącego do mistrza? To się okaże. To już za mało. Piotr Janusz. Prosimy nie mrugać. Tu się może zdarzyć naprawdę wszystko. Dawid to najmocniej kopiący bocian na świecie. No jeżeli będzie tak jak na filmiku, to rzeczywiście nie mrugajcie państwo, bo może tutaj zdarzyć się wszystko. Oby Olejnik się szybko obudził w tym pojedynku. I rozpoczynamy walkę o pas wagi półśredniej Fame MMA. Zaczynają spokojnie i od razu mocno na wątrobę. No i znowuż w kierunku wątroby, jak w końcu trafi, ale Olejnik widać, że chyba się troszeczkę wyluzował. Rączki trzyma cały czas wysoko, widać, że obawia się tego ciosu, ale nie chce prawego upaść. Dostał i teraz próba Malczyński balenia. Czy rzuci? Nie, Olejnik ale nie się dobrze bronił. Tak, stary jest kopnięcie, idzie do przodu. Olejnik wybiera presję. Już pozdrawiam. Widać już zaczerwienienie na brzuchu, piąty raz. Olejnik musi znaleźć na to receptę. Pozdrawiam. Musi jak najbardziej skracać ten dystans, spróbować boksersko, ale ładnie wybronił obalenie. Olejnik troszkę bardziej elektryczny. Zobaczymy, czy pod... I znowu wątroba! To, co mówiliśmy, koniec walki! Technicznie Malczyński nokautuje Olejnika. Każdy, kto dostał, jeszcze dożyje. Wtedy człowiek jest